Radio Wnet, www.wnet.fm. To jest specjalny poranek Radia Wnet, 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Połączyliśmy się z księdzem Stanisławem Kicmanem. Szczęść Boże, proszę księdza, czy się słyszymy? Szczęść Boże, witam serdecznie. Proszę księdza, 1 sierpnia to ważna data w życiu księdza? Może banalnie tak zapytam, ale to jest tak bardzo ważna. No właśnie. Bardzo ważna data. Zresztą chciałbym nawiązać od razu do książki mojej mamy, Pokonać strach. Książki, która właśnie to wydarzenie 1 sierpnia w szczególny sposób opisuje, ale jest to też taki przegląd człowieka kochającego ojca, rodzinę, męża, dziecko, kochającego ojczyznę. To właśnie moja mama. Bardzo pobożna niewiasta, a jednocześnie niezwykle odważna, chociaż puchliwa, jak mówiła sama o sobie. I ten dzień 1 sierpnia był dla niej wielkim przeżyciem, bo została zwolniona z powstania, bo ja 7-letni byłem w domu z babcią, no więc ktoś musiał się opiekować, ojciec szedł walczyć do powstania. W związku z tym była zwolniona i miała taką świadomość, że koleżanka, która później za nią objęła dyżur, zginęła. Więc też taki jakiś wyrzut był w sercu. Ale ten pierwszy dzień to był tak dzień, początek euforia. Najpierw żegnanie się z ojcem, który szybko biegnie już do swojego punktu. Mama zaczęła płakać, kiedy się zobaczymy. A przecież to się niedługo skończy, za tydzień. Zobaczyliśmy się za półtora roku po obozach, po powrocie do Polski. A to wszystko jest właśnie w tej książce. Jest również ten niezwykły taki moment, kiedy szkołę, która była koło naszego domu na Dworskiej, w pobliżu ulicy Karolkowej, szkołę podstawową zdobywali powstańcy, tam był oddział niemiecki i patrzyliśmy, jak padają, jak giną ci chłopcy młodzi, słabo uzbrojeni. I mama natychmiast napisała dwie strofki i kazała mi się tego uczyć. I tę piosenkę, bo to wyszła z tego piosenka, po dzień dzisiejszy sobie śpiewam i jest ona również i w mojej książce zamieszczona na ulicach Warszawy wśród gromu, gdzie się broni Niemców, dzika chmara. Tam powstaniec padł przy moim domu, gdy nam dzieciom gmach szkolny wyzwalał. Lecą igły ze spalonej sosny, wiatr furgocze, niby sztandar krwawy. Śpij spokojnie, żołnierzu, ty Polski, śpij spokojnie, obrońco Warszawy. Także to serce było nie tylko takie gorące, ale i poetyckie. A później niestety nie zdobyli szkoły, wielu ich zginęło. A najtragiczniejszy dzień dla nas, 8 sierpień, kiedy rzeź woli trwała. Wypędzeni z domów, na naszych oczach spalono nasz dom do kościoła świętego Wojciecha. Tam sterta ciał rozstrzelanych. Klęczymy wzdłuż kościoła na zewnątrz od ulicy Sokołowskiej, ręce do góry, RKM-y przed nami rozstawione. 3 godziny umierania. I ciągle pamiętam mamę, która mnie tuliła do siebie, bo ja płakałem i mówiła: nie płacz, nie płacz. A kiedy Niemiec poruszył coś tam przy RKM-ie, myślała, że będzie strzelał. Mówi: zamknij oczy, nie będzie bolało. Te słowa słyszę po dzień dzisiejszy. Cały czas chciała mówić modlitwę, zapomniała dalszą treść, mówiła: ojcze, zdrowaś Mario, zdrowaś Mario, zdrowaś Mario, powtarzała bez przerwy mi do ucha. Babcia z drugiej strony klęczała z różańcem w ręku. O, taka sceneria. Po 3 godzinach kościół, noc spędzona w strasznych warunkach, a następnego dnia Pruszków, 3 dni w Pruszkowie, a później Bergen-Belsen, koncentracyjny obóz, a z obozu koncentracyjnego matki z dziećmi były wywiezione do obozów pracy, obóz pracy w Hameln pod Hanowerem. To wszystko jest w książce, to można wszystko przeczytać. Ja cały czas się zastanawiałem, dlaczego mama napisała tytuł swojej książki Strach, bo początkowo to tylko jej dzieło było Strach. I kiedy dałem książkę do przeczytania pierwszy raz ojcu świętej pamięci Rębaczowi, redemptoryście, a dzisiaj akurat założyciela ich, Alfonso Liguori, jest święto, przeczytał, mówi tak: nie, tu brakuje jednego słowa, pokonać, bo ona bez przerwy ten strach pokonywała. No i dodałem to słowo pokonać, taka jest historia tytułu.
A wstrząsające było dla mnie też i samo spotkanie, bo dzień przed Wigilią spotkaliśmy się u mojej chrzestnej. Radość. To wszystko jest w książce. Naprawdę, Wigilia w obozie, to co kobiety przeżywały, pracując 12 godzin w obozie, natomiast ich dzieci w baraku, co one przeżywały, nie wiedząc, co się z tymi dziećmi dzieje. To była historia, którą tylko życie mogło określić i dlatego wspominam to, też to napisałem w swojej książce, ale to już jest inna, że tak powiem, historia. Wielkim darem dla nas była korespondencja między naszymi obozami. Ojciec był w trzech obozach koncentracyjnych, w Sachsenhausen, Flossenburg, Herzberg i w tych obozach pisał do nas listy, my do niego. List, który ja taką kartę nabazgrałem po niemiecku, bo przecież jeszcze słabiutko pisałem. Ojciec nosił na piersi tę kartę. Miał bardzo taką brudną, zatłuszczoną, ale się przechowała. I w tej chwili z innymi listami złożyłem to wszystko, tę całą korespondencję w oryginałach Muzeum Powstania Warszawskiego. Proszę. To w największym skrócie, to co mogę powiedzieć. Zachęcam do przeczytania książki. Wydawnictwo AA z Krakowa wydało. Naprawdę jestem bardzo wdzięczny, bo jest to historia kobiety heroicznej, kochającej, zakochanej w swoim mężu, zakochanej w swojej rodzinie, zakochanej w Bogu i w ojczyźnie. Cóż więcej można dodać? Piękne słowa, proszę księdza, ale ksiądz mówi o swoich rodzicach, o tym piekle powstania, ale ksiądz też patrzył na to powstanie, widział to, tak? Siedmioletnie dziecko widzi masakrę Woli, widzi jak dom po domu Niemcy mordują w potworny sposób. Na moich oczach wyrzucono mojego kolegę z okna. Przed naszym domem, z naszego domu dziecko się roztrzaskało. W piąstkach trzymał klapy żołnierza niemieckiego munduru, bo złapał go w ostatniej chwili z tymi klapami. Upadł na bruk i umarł. Także to są wstrząsające rzeczy. Patrzeć w lufę RKM-u przez 3 godziny, przecież nawet młodsze dziecko by wiedziało, że za chwilę zginie, prawda? Więc to są rzeczy niezapomniane. Później selekcja w obozie. Głód, to choroby i to wszystko przeżywała też mama, która chroniła jak piskle takie, jeszcze niedopierzone, ale piskle jej kochane, które karmiła przez 2 tygodnie kompotem z obierek, bo byłem nieprzytomny w chorobie ciężkiej w obozie i nie wiedziała, czy ja żyję. Kiedy wychodziła, wracała z fabryki, dzieci stały i krzyczały, żyje, żyje. No, to tylko trzeba być matką, żeby to zrozumieć, co przeżywa wtedy matka, która nie wie wszystkiego o losie swojego dziecka. Piękne. Ale pamiętam to doskonale, pamiętam wyzwolenie przez Amerykanów, pamiętam wstrząsające dla mnie dziecka, wtedy prawie już 8-letniego, zwiedzanie Dachau. Bo szukaliśmy ojca, poszukiwaliśmy z mamą i byłem w gabinecie komendanta, gdzie były w gablotach wyroby z ludzkiej skóry. I to pamiętam, jakbym to widział dzisiaj. Tatuaże na abażurach, na teczkach, na rękawiczkach. No, to są już makabryczne rzeczy, nie chciałbym do tego specjalnie wracać, ale tego nie wolno zapomnieć po prostu. To jest opisane, to jest cała historia mojej rodziny, jest opisana przez rodziców, jest to w tych wszystkich miejscach, gdzie powinna być historia złożona, również i moje książki, też to jest tam złożone. W Bibliotece Narodowej, Jagiellońskiej, Polskiej Akademii Nauk. No po prostu są to dokumenty, bo tu nie ma beletrystyki. To jest po prostu życie ludzi, którzy to przeżyli, autentyczne i bez, że tak powiem, czarowania, jak to się mówi. Piękne, dramatyczne słowa, proszę księdza. My również zachęcamy, żeby nasi słuchacze przeczytali, nabyli tą książkę Pokonać strach, właśnie pokonać, nie żyć z tym strachem. Pokonać, tak. Ale to też jestem pamiętać. Wdzięczny ojcu Rębaczowi właśnie za ten dodanie tego tytułu, Pokonać. Była niezwykle subtelna, delikatna, ale i płochliwa, ale jak trzeba było, to była mężczyzna, by się załamał w tym, co ona robiła, a jednak robiła.
Bardzo serdecznie księdzu dziękujemy za tą rozmowę. 1 sierpnia dla nas wszystkich ważny dzień, pokonać strach, niemieckie zbrodnie w relacji naucznego świadka. Ksiądz Stanisław Kicman, syn Moniki i Czesława Kicmanów. Bardzo serdecznie księdzu dziękujemy. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego. Szczęść Boże dobrego. I aby to się nigdy więcej nie powtórzyło. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Radio Wnet, www.wnet.fm